Stefan Horngacher, trenerem reprezentacji polskich skoczków, Austriak, który zastąpił Łukasza Kruczka, będzie pracował z naszą kadrą co najmniej przez 2 sezony. Jedynym kontrkandydatem Horngachera był Słoweniec Vasya Bajc. 4-osobowa komisja w składzie z Adamem Małyszem jednogłośnie wybrała Austriaka. Stefan może wnieść nowy taki powiew i przynieść coś innego, dlatego że u nas są potrzebne te zmiany. Cały świat troszkę poszedł do przodu. Interesuje go zdobywanie medali w Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich i takie same oczekiwania zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Innym zadaniem, jakie stawia sobie Horngacher, to powrót Kamila Stocha do światowej czołówki. Po igrzyskach Kamil miał kontuzję, walczyłby wrócić, ale presja była zbyt duża. To się zdarza, są wzloty i upadki. Ja chcę mu pomóc znów wrócić na szczyt. Dekadę temu Horngacher pracował z polskimi juniorami. Wówczas na Mistrzostwach Świata drużyna ze Stochem i Piotrem Żyłą wywalczyła srebrne medale. Jest znakomitym trenerem, który potrafi zbudować wokół zawodnika jego wewnętrzną taką poczucie takiej, no, takiej wartości i takiego spełnienia. Austriak niedługo przyjedzie do Polski, sam wybierze współpracowników, a od maja rozpocznie przygotowania do nowego sezonu.